Dzień dobry Państwu. Tytuł mojego wystąpienia: Demokratyczny Lewiatan, król wszystkich dzieci pychy. Został zaczerpnięty z dzieła Thomasa Hobbesa pod tytułem Lewiatan. No a pośrednio odsyła do tekstu biblijnego. Natomiast będzie on odnosił się do takiego wykładu, do zjawiska, które występuje w nowożytnej, współczesnej demokracji, której ojcem ideologicznym był Jean-Jacques Rousseau, a które określam mianem idolatrii, czy właśnie, przepraszam, właściwie demolatrii, czyli demokratycznego bałwochwalstwa wypływającego z uznania, że demokracja to nie tylko jakiś system, ustrój polityczny, który najogólniej rzecz biorąc definiowany jest przez przyjęcie zasady pochodzenia władzy od ludu i po prostu rządów większości, ale który polega na tym, że tej idei demokratycznej nadaje się status świeckiej religii jako do źródła wszelkich cnót i wartości. W ten sposób demokracja nie musi już, jak inne ustroje, usprawiedliwiać się przed, powiedzmy, trybunałem rozumu i trybunałem moralności, tylko sama uchodzi za właśnie źródło tejże moralności politycznej. Ten fenomen, o którym mowa, fenomen ideologiczny, wykracza poza sferę polityczności i właściwie wchodzi głęboko w zakres sfery wierzeń i psychologii społecznej. Do tego stopnia, że zdaniem wybitnego uczonego biologa i zarazem teoretyka monarchizmu w Polsce międzywojennej, profesora Szymona Dzierzgowskiego, iluzja demokratyczna należy do najcięższych form psychozy społecznej. Przekonanie o destrukcyjności sączenia tej trucizny, morbus democraticus, jak mówi, według Charlesa Maurrasa, wielkiego mistrza prawicy dwudziestowiecznej, monarchisty narodowego. Demokracja tak rozumiana to zło, demokracja to śmierć, albowiem, jak pisze ów autor, rząd liczby, czyli gouvernement du nombre, prowadzi do dezorganizacji państwa. Z konieczności niszczy wszystko, co go powstrzymuje, wszystko, co odróżnia się od niego, a więc religię, rodzinę, tradycję, wszelkiego rodzaju organizacje. Demokracja izoluje i osłabia jednostkę, rozwija zaś państwo poza właściwą mu sferą działania. Natomiast w sferze, w której państwo powinno być królem, pozbawia je kompetencji, energii, wreszcie życia. Jest to kłamstwo, a mówić ludowi to, czego nie ma, jest brakiem szacunku dla kłamstwa. Opowiadać mu szkodliwe bajki, to znaczy albo nienawidzić go, albo kochać nieumiejętnie. Korzystać z naiwnego zaufania, jakie zechciał w was złożyć, aby mówić kłamstwa, to nadużycie, zdrada i degradacja was samych. Można by zauważyć, że Charles Maurras jako pryncypialny monarchista jest tu stronniczy, ale przecież nie tylko antydemokratyczni reakcjoniści postrzegają właśnie demokrację
jako świecką religię zdechrystianizowanego świata. Również ci obrońcy demokracji, którzy usiłują zbudować, odpowiadającą wymogom krytycznego myślenia i teorię, dają wyraz trudnościom będącym następstwem faktu, że kult, jak to się często powiada, dwulicowego bożka współczesnego lelum polelum, a więc demokracji i praw człowieka, opiera się na poznaniu, które Grecy nazywali eikasia, czyli iluzją obrażającą rozum. Sam guru, by tak rzec, demoliberalizmu, demokracji liberalnej, słynny austriacki konstytucjonalista Hans Kelsen, też przyznaje, że fundament demokracji składa się z samych fikcji, takich jak suwerenność narodu, pojętego jako system działań indywidualnych uregulowanych przez porządek państwowy, fikcja identyczności wyborców z wybranymi, fikcja reprezentacji, to jest koncepcji, że parlament jest tylko zastępcą narodu, który swą wolę może wyrażać wyłącznie przez parlament, fikcji ideologicznej contrat social, czyli umowy społecznej jako domniemanego źródła społeczeństwa i władzy oraz fikcji suwerenności ludu, będącej wysubtelnioną i uduchowioną maską totemiczną. Dlatego Kelsen ubolewa, że to pojęcie polityczne w bezmyślnym, potocznym żargonie politycznym spadło do rzędu konwencjonalnych frazesów, nie roszczących sobie nawet pretensji do jakiegokolwiek określonego sensu. Również współczesny teoretyk ceniony demokracji pochodzenia włoskiego, uczony działający w Stanach Zjednoczonych, Giovanni Sartori, przyznaje, że w erze zamętu demokracja stała się słowem pułapką, nomina numina. Taka demokracja etymologiczna prowadzi właśnie w sposób naturalny do demolatry, czyli wzniosłej gadaniny o ludzie bez przyglądania mu się, czyniącej fetysz z idealnego ludu umieszczonego poza zasięgiem wzroku. Robert Dahl, również współczesny, ważny teoretyk demokracji, dorzuca, iż zwolennik demokracji wcale nie jest zachwycony tą ekspansją powszechnego zachwytu dla idei demokratycznej, albowiem termin, który oznacza wszystko, nie oznacza nic. A więc dostrzeżenie przez badaczy, i to podkreślam, badaczy o przekonaniach demokratycznych, orientacji ujemnych następstw nagminnego posługiwania się słowem demokracja w znaczeniu czegoś ogólnie dobrego, a nawet będącego samym dobrem, nie idzie w parze z rozpoznaniem paradoksu, że dzięki takiej konotacji demokracja staje się nie modelem politycznym, tylko wiarą i skutecznie może wypełniać funkcję jakby religii zastępczej. To właśnie cytowany już Kelsen zauważa, że wprost, że przesłanką idei demokratycznej jest światopogląd relatywistyczny. Przybierając częstokroć formy jawnej idolatrii, czyli bałwochwalstwa, demokratyczna dewocja dostarcza wyjałowionym z transcendencji społeczeństwom namiastki religii prawdziwej. Nie jest więc czym dziwnym, że owa bałwochwalcza wiara w demokrację rodzi się w społeczeństwach zdesakralizowanych, zateizowanych, zlaicyzowanych i jest właśnie jakby swoistym wyznaniem wiary tych, którzy wiarę prawdziwą utracili. To przykrawanie wszystkich i wszystkiego do prokrustowego łoża demokracji jest oczywistym dowodem demokratycznej chybry, spychy, nieznanej żadnemu innemu historycznemu ustrojowi. W przeszłości byłoby rzeczą nie do pomyślenia, aby na przykład monarchie odmawiały prawowitości suwerennym republikom jak Wenecja czy Genua.
Albo żeby jedna monarchia od innych domagała się od innych, aby te upodobniły się do jej standardów, jej modelu. Natomiast w nowoczesnej demokracji liberalnej tego rodzaju pluralizm jest wykluczony i każdemu, kto od niego odstępuje, no dziś współcześnie choćby Polsce czy Węgrom, daje powód do oskarżania o łamanie demokratycznych standardów i praw człowieka. Każdy rząd, który nie może sprostać owym wydumanym standardom, jest ex definitione nieprawowity i potępiony przez demokratyczne jus gentium. Można by powiedzieć, że dzisiaj oskarżenie o brak demokracji czy niedobór demokracji ma taką samą siłę destrukcji, jak przed rewolucją uznanie jakiegokolwiek europejskiego władcy za antychrześcijanin. Ta antropoteistyczna religia demokracji jest maską bluźnierstwa i metafizyczną perwersją, jak mówi wielki myśliciel kolumbijski Nicolás Gómez Dávila. Jej zasadą bowiem jest opcja o charakterze religijnym. Akt, w którym człowiek uznaje siebie samego za Boga. Jej doktryną jest teologia boskiego człowieka. Jej polityką urzeczywistnienie tej zasady w działaniu, w instytucjach, w dziełach. Boskość, jaką demokracja nadaje człowiekowi, nie jest ani figurą retoryczną, ani poetyckim obrazem, ani niewinną hiperbolą, lecz ścisłą definicją teologiczną. W rzeczy samej również i teolog świecki, wierny tradycyjnej nauce Kościoła, Michael Davis, nauce ukoronowanej encykliką papieża Piusa XI Quas Primas, o społecznym królowaniu Chrystusa, potwierdza spostrzeżenie, iż teza o pochodzeniu władzy od ludu i spoczywaniu władzy w woli większości jest bałwochwalczym oddawaniem czci największej herezji nowożytnych, a przypuszczalnie największej herezji wszystkich czasów, w której tkwi źródło wszelkiego zła w dzisiejszych społeczeństwach. Dziękuję Państwu za uwagę.